Radio Ortodoksja. W studiu Radia Ortodoksja witamy księdza doktora Andrzeja Kuźmę, wykładowcę Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Sława Jezusu Chrystu. Sława na wieki, witam wszystkich. Ojcze, spotykamy się przede wszystkim dlatego, że zbliża się pamięć świętych apostołów Piotra i Pawła. I nie ukrywam, że chcemy skorzystać z waszej wiedzy patrologicznej, bo to jest jeden z przedmiotów, który wykładacie. Tak, można powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o apostołów Piotra i Pawła, zaliczają się oni do okresu apostolskiego właściwie. To nie są jeszcze ojcowie Kościoła w kontekście późniejszych pokoleń. Natomiast są to osoby biblijne, dwie postacie bardzo ważne z Nowego Testamentu, których pamięć świętuje się razem. Natomiast ich życie właściwie przebiegało w zasadzie oddzielnie. Każdy z nich jest działał gdyby w swojej dziedzinie. I o tym życiu za chwilę, ale zanim może o właśnie żywotach, o postaciach tych dwojga apostołów, ja pragnę zapytać o dwa hagionimy, które towarzyszą tym imionom. Pierwszy, apostołowie, to jest oczywiste, ale my po słowiańsku mówimy pierwowierchowni apostołowie. I ten hagionim jakby, no, pewnie doprecyzowuje, ale co dokładnie znaczy, czy możemy znaleźć ekwiwalent w języku polskim, co znaczy pierwowierchowny apostoł? Właściwie cerkiewno-słowiański jak gdyby najlepiej to określa pierwowierchowny, dlatego że takiego określenia w języku polskim my nie znajdziemy. Tłumaczymy, właściwie może nie tłumaczymy, a korzystamy z określenia w języku greckim jako koryfeusze. To jest koryfeos. Natomiast niewiele one znaczą dla przeciętnego chrześcijanina prawosławnego albo nieprawosławnego. Natomiast w tym kontekście jako pierwowierchowny, a więc wskazuje coś na pierwszeństwo, pierwszych, prawda, i wierchowny, czyli jak gdyby ci, którzy są na górze. Więc spotkałem się z tłumaczeniem i to chyba jest właściwie takie tłumaczenie do przyjęcia, jako apostołowie zwierzchni. Oczywiście to nie oddaje całego znaczenia, bo tutaj i trzeba byłoby analizując ich życie, wskazać, prawda, na tą ich pierwowierchowność. A więc mówiąc w języku polskim, to są koryfeusze, prawda? Natomiast odnosząc się do wyrażenia cerkiewno-słowiańskiego jako pierwowierchowne, to są pierwsi apostołowie, to są zwierzchni apostołowie, to są, można powiedzieć, najważniejsi apostołowie. Tak należałoby rozumieć to wyrażenie pierwowierchowne. A propos zwierzchności, zawsze pojawia się tego rodzaju problem, kiedy mówimy o, może odnosimy się do teologii Kościoła Zachodniego, wiemy, że osoba, postać apostoła Piotra utożsamiana jest właśnie z tą zwierzchnością, jako pierwszego apostoła, pierwszego wśród innych apostołów i mającego jakoby pewnego rodzaju prorogatywę, no właśnie, prorogatywę do czego i jak właściwie powinniśmy to rozumieć od tej strony teologii wschodu. Na pewno to wyrażenie pierwowierchowny absolutnie nie odnosi się do kontekstu jurydycznego, jaki zaistniał w rozumieniu Kościoła rzymskokatolickiego odnośnie osoby apostoła Piotra. I tutaj w tym kontekście bardzo ważnym jest, abyśmy my umieli rozgraniczyć i rozgraniczyli z jednej strony apostolskość apostoła Piotra i apostoła Pawła, a z drugiej strony, abyśmy rozgraniczyli życie i rolę Kościoła rzymskiego. To są dwa różne momenty, to są dwa różne konteksty, które w teologii zachodniej, rzymskokatolickiej, gdyby zostały połączone. Natomiast oczywiście można porozmawiać na temat tego połączenia, które dla nas jest absolutnie niewłaściwym.
Niedobrym, dlatego że... Można powiedzieć, że w prawosławiu, jeśli chodzi o historię apostołów, nie ma czegoś takiego jak zwierzchność. Czy to prawda, czy będzie to jakieś mówimy nadużycie? Mówimy o pierwszeństwie. O pierwszeństwie. Tak, jeśli mówimy o zwierzchności, to mówimy o pewnej zależności jurydycznej. Natomiast jeśli mówimy o pierwszeństwie i wśród apostołów, i wśród kościołów, absolutnie takie sformułowanie istnieje. Jako apostoł Piotr i apostoł Paweł, jako pierwsi apostołowie, nie w kontekście, prawda, takim chronologicznym, ale w kontekście autorytetu. I od tego my nie uciekniemy, dlatego że Pismo Święte, Ewangelia bardzo wyraźnie jak gdyby stawia na postać apostoła Piotra i wskazuje na jego bliskość z Jezusem Chrystusem, jego obecność przy wszystkich ważniejszych wydarzeniach, prawda? Natomiast druga rzecz jest związana z tym, czy Kościół Rzymski jest Kościołem pierwszym. I powiemy tak. Kościół Rzymski zawsze cieszył się autorytetem Kościoła pierwszego. To jest mamy w tradycji kanonicznej i mamy w tradycji patrystycznej. Natomiast na co nie możemy się zgodzić, to iż właśnie łącząc biskupa rzymskiego z apostołem Piotrem, przydano prerogatywy jurydyczne dla biskupa Rzymu. I tutaj jest główny błąd i główna jak gdyby nieścisłość, dlatego że takich prerogatyw jurydycznych apostoł Piotr nie miał. Natomiast w myśli zachodniej, konkretnie rzymskokatolickiej, prawda, właśnie wskazuje się na autorytet biskupa Rzymu, który wycieka ze słów, które były wypowiedziane do apostoła Piotra przez Chrystusa w Cezarei, obok Cezarei Filipowej, prawda, ty jesteś Piotr i na tym kamieniu zbuduję mój kościół, prawda, i jakoby ta władza przenosi się na biskupów rzymskich. I to właściwie jest, i tutaj jest główny błąd, i to jest nie tak. Dlatego, że apostoł Piotr, można utożsamiać go z kilkoma kościołami, co najmniej. Ale również oprócz tych słów wiemy, że do apostoła Piotra były kierowane również słowa, które na pewno zadziwiają, kiedy czytamy może po raz, może nie chcę powiedzieć po raz pierwszy Pismo Święte, ale jednak kiedy mam na myśli słowa, kiedy Chrystus zwraca się do apostoła Piotra, odejdź ode mnie, szatanie. Więc to życie apostoła Piotra, ono było bardzo burzliwe. Teraz chciałbym, żebyśmy trochę wrócili do samych postaci apostołów Piotra i Pawła. I choć wiemy na pewno, że apostoł Piotr cieszył się pewnego rodzaju charyzmą, na pewno dużo zostało mu powierzone, to z drugiej strony apostoł Paweł, zanim został apostołem Pawłem, nazywany był Szawłem i to życie jego było dosyć różne. I teraz, jeśli moglibyśmy troszeczkę o tych postaciach, o tych żywotach opowiedzieć. Tak, to są bardzo ciekawe postacie, po pierwsze. Zarówno apostoł Piotr, jak i apostoł Paweł są bardzo różne postacie. Po pierwsze, apostoł Piotr jest to rybak. Prosty człowiek, niewykształcony, zajmujący się ze swoją rodziną połowem ryb. Prawda, apostoł Paweł jest człowiekiem uczonym. Jest człowiekiem, który zdobywał wiedzę u znakomitego znawcy Pisma Świętego Gamaliela. Człowiek wykształcony, człowiek znający Pismo Święte. Bardzo w swoim okresie, powiedzmy, tym pierwszym judejskim, powiedzmy, niezwiązanym z chrześcijaństwem, odnoszący się z wielkim krytycyzmem wobec chrześcijan. Apostoł Piotr, powołany jako jeden z pierwszych, pierwszego powołuje Jezus Andrzeja, prawda? A Andrzej idzie do swojego brata, starszego Piotra i mówi, że znalazłem tego, o którym mówił Mojżesz. Więc znalazł Mesjasza. Apostoł Piotr i apostoł Andrzej są właściwie pierwszymi uczniami, którzy uwierzyli i poszli za Chrystusem. Apostoł Piotr był świadkiem wszystkich ważnych wydarzeń, które są związane z życiem Chrystusa. Z jego przemienieniem na górze Tabor,
z uzdrowieniami, jakie miały miejsce bardzo często. Jest pierwszym uczniem, który stoi przy grobie i jest świadkiem tego, że grób jest pusty. Ewangelia, która była głoszona przez Chrystusa, absolutnie jest znana dla apostoła Piotra. On jest pierwszym świadkiem, prawda, tych zdarzeń, które miały miejsce. Apostoł Paweł Chrystusa nie znał za jego ziemskiego życia. Tak jak wcześniej już powiedzieliśmy, wówczas, kiedy już ukształtowała się wspólnota chrześcijańska, można powiedzieć, cerkiew ukształtowała się i była założona po dniu Pięćdziesiątnicy, apostoł Paweł ze wszech miar zwalczał chrześcijan. I właściwie w drodze do Damaszku nastąpiło cudowne nawrócenie. To jest, objawił mu się sam Chrystus, mówiąc, prawda, do Pawła, dlaczego ty mnie prześladujesz? I to był moment, który absolutnie punkt zwrotny w życiu apostoła Pawła, który odmienił wszystko. Apostoł Paweł życia Chrystusa nie znał za jego życia, natomiast znał Pismo Święte i znał zapowiedzi przyjścia Zbawiciela. Absolutnie nie zgadzał się na to, że Jezus z Nazaretu jest tym Mesjaszem, na którego oczekiwano. Natomiast o Mesjaszu absolutnie wiedział i oczekiwał. Sam był, należał do partii faryzeuszy, którzy mówili o zmartwychwstaniu. I wówczas, kiedy ukazał mu się Pan zmartwychwstały, który do niego przemówił, prawda, nagle jego to światło tak mocno olśniło, że całe późniejsze życie związał on z głoszeniem Ewangelii. I właściwie przez pierwsze 3 lata apostoł Paweł głosił Ewangelię, nie znając apostołów, można powiedzieć. Głosił swoją Ewangelię, Ewangelię Pawłową, która polegała na osobistym objawieniu się, cudownym objawieniu się Chrystusa, prawda, i odkryciu tego wszystkiego, co on wiedział o Zbawicielu. I właściwie dopiero po 3 latach udał się do Jerozolimy, być może mu zarzucano, dlatego że głosi Chrystusa, ale nie był jego uczniem. A więc potrzebny był mu pewien, można powiedzieć, pewnego rodzaju mandat, który wskazywałby, że on jest z tych 12 apostołów. A właściwie był to punkt, który z pewnością ktoś mu sugerował, że przecież ty nie byłeś uczniem Chrystusa, skąd ty znasz Jego? Dlaczego ty nauczasz o Nim? A więc po 3 latach dokładnie, mniej więcej, może nie dokładnie nie, ale mniej więcej po 3 latach udaje się do Jerozolimy i tam spotyka się z, właściwie nie wiemy z kim, ale wiemy, że się spotyka z Piotrem i przebywał z nim około 3 tygodni. I właściwie od tego momentu, już mając jakby uprawnienie od apostoła Piotra, Ewangelia Pawła dalej okazuje się taka autentyczna, dalej nabiera pewnej autentyczności. I właściwie dzieje apostolskie, które mówią w pierwszej części o życiu cerkwi jerozolimskiej, pierwszych tygodni, prawda, od mniej więcej od połowy dzieje apostolskie, mówimy o to dziejach apostolskich, prawda, temat zmienia się. Druga część dziejów apostolskich to są podróże misyjne apostoła Pawła. A więc to są osoby bardzo różne, jeśli chodzi o wykształcenie, o pochodzenie, ale tak samo są to osoby bardzo różne, jeśli chodzi o charakter. Dlatego, że apostoł Paweł jest człowiekiem bardzo zdecydowanym. Wie, czego chce, wie, jaka jest prawda i tą prawdę nie boi się głosić. Apostoł Piotr jest człowiekiem chwiejnym. I zarówno w tym okresie, kiedy żył Chrystus i w tym momencie, i w tym też okresie, kiedy już żyła cerkiew po Pięćdziesiątnicy, więc spotykamy apostoła Piotra w piśmie, w Ewangeliach jako osobę, która, można powiedzieć, który jest pierwszy, który podąża za Chrystusem, ale też jest i pierwszym wówczas, kiedy następuje pewnego rodzaju wątpliwości. Prawda? Nikt z apostołów nie wyrzekł się Chrystusa, tak jak Piotr. Prawda? On, który
na pytanie Chrystusa, kim ja jestem, prawda? Ty jesteś Panem, Synem Boga Żywego, prawda? Ewangelia mówi, że inni apostołowie też to powiedzieli, ale Piotr pierwszy to wyraził, gdy był w tym momencie ustami apostołów, ale też i w tym momencie on, prawda, zapiera się Chrystusa. Znasz go? Znasz? Ty jesteś jego uczniem. Nie, nie znam go. Tak samo i w dziejach, może nie w dziejach apostolskich, bo to jest zdarzenie, które opisuje apostoł Paweł w liście do Galacjan, zdaje się, tak zwany antiocheński konflikt. Tak jest określane, to jest konflikt antiocheński, kiedy był problem między chrześcijanami, tymi, którzy pochodzą z judaizmu, i tymi tak zwanymi hellenami, judejczykami i hellenami, czyli chrześcijanami, którzy byli z pogan. I jest takie wydarzenie, w Antiochii ono miało miejsce, apostoł Paweł opisuje, judaizanci, można powiedzieć, krytykowali zasiadanie do stołu z poganami, nawet z chrześcijanami, którzy pochodzili z pogan. I wtedy miało miejsce w Antiochii takie zdarzenie, kiedy przychodzą z Jerozolimy chrześcijanie z Judejczyków, a apostoł Piotr siedział i spożywał posiłek z chrześcijanami z pogan. I kiedy zobaczył, że ci przyszli, on zaczął się wycofywać w jakiś sposób, aby nie wzbudzić pewnego oskarżenia. A więc i tutaj okazuje się, że jest tym człowiekiem, który jest dosyć chwiejny. Jest pierwszy, prawda, świadczenie o Chrystusie, ale też i pierwszym takim niezdecydowanym, gdyby, człowiekiem. Może to też odzwierciedla, gdyby postać każdego z nas, każdego człowieka, takie wahania. Każdy człowiek ma pewne wahania. To na pewno bardzo są ciekawe historie, ciekawe żywoty dwojga apostołów. Jest wiele pytań, ale mnie się nasuwają takie dwa pytania. Mianowicie pierwsze, dlaczego cerkiew zdecydowała się na świętowanie pamięci apostołów Piotra i Pawła razem? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, tak jak wspomnieliście, wiele tych apostołów różni wykształcenie, charaktery, ale na pewno jedno ich łączy. Ci dwoje przeszli bardzo wielką drogę i tych dwoje spotkała taka sytuacja nawrócenia się. Apostoła Piotra po wyrzeknięciu się Chrystusa, natomiast apostoła Pawła jeszcze wtedy, kiedy nie był apostołem Pawłem, ale kiedy był Szawłem, który prześladował chrześcijan. Czy to ma jakikolwiek związek z tym, że być może cerkiew zdecydowała się na świętowanie ich pamięci wspólnie, czy po prostu jest to zbieżność? Myślę, że od bardzo wczesnych wieków chrześcijaństwa postrzegano tych dwóch apostołów jako bardzo podobnych. I mamy świadectwa związane z tym, że ich pamięć czczono tego samego dnia, 29 czerwca, czyli według starego stylu, 12 lipca, prawda, że ich pamięć czczono w jednym dniu. Z czego to wynika? A właśnie z ich posługi. Apostoł Piotr jest najbardziej widnym apostołem w Ewangeliach, natomiast już w okresie życia Kościoła, życia cerkwi, najbardziej widnym staje się apostoł Paweł. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która ich łączy, to wspólne miejsce śmierci. Zarówno jeden, jak i drugi ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie. Byli apostołami znanymi. Jeden z najważniejszych listów apostoła Pawła jest skierowany do kościoła w Rzymie. Apostoł Piotr, jak długo w Rzymie był, my tego nie wiemy. Właściwie historia jest na ten temat dosyć sprzeczna. Informacji z Pisma Świętego nie mamy, to są informacje, które mamy, są późniejsze. Natomiast to, co wiemy o apostole Piotrze, to, że poniósł śmierć męczeńską, właściwie został ścięty w Rzymie. A więc to wspólne, gdyby miejsce ich spoczynku, miejsce stracenia, również odgrywało pewną rolę w tym, że ich pamięć zaczęto
czcić tego samego dnia. Chyba tyle możemy powiedzieć. Można powiedzieć, wsłuchując się w wasze słowa, że tych dwoje apostołów pozostawiło po sobie niewątpliwie chyba największą spuściznę epistolarną. Chodzi mi oczywiście o listy. Które z tych listów, jeśli moglibyśmy tak sklasyfikować, są najważniejsze? Bo mówię które, bo jest ich dużo. Które byłyby, na pewno wszystkie są ważne, ale które niosą taką wartość największą dla chrześcijaństwa? Myślę, że porównując twórczość epistolarną tych dwojga apostołów, trzeba powiedzieć, i prawda będzie zupełnie sprawiedliwie, że apostoł Paweł znacznie więcej napisał od apostoła Piotra. I te listy Pawłowe są bardzo ważne. One są trudne. One rzeczywiście z jednej strony pokazują kunszt i wiedzę apostoła, a z drugiej strony, a może trzeba byłoby powiedzieć to na pierwszym miejscu, wskazują na natchnienie, które Pan Bóg dał dla apostoła Pawła, prawda, kiedy ten pisał listy do poszczególnych cerkwi i do poszczególnych osób. Apostoł Paweł napisał w sumie 14 listów. Trudno byłoby powiedzieć, które są z nich ważniejsze, które nie. Ja bym tutaj był ostrożny z taką oceną. Natomiast do bardzo ważnych zaliczyłbym list pisany do cerkwi w Rzymie. Bardzo ważne są listy pasterskie, które kieruje do Tytusa, do Tymoteusza, prawda, ale niemniej ważne są listy również do kościoła w Koryncie, do Efezjan, prawda, które zawierają ogromną dozę nauki i objawienia Bożego, trzeba było powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o apostoła Piotra, są to listy tak zwane powszechne, które nie są kierowane do konkretnych wspólnot, do konkretnych cerkwi, a są to listy, które on kieruje do wszystkich. Są to listy powszechne i to, co jest bardzo istotne, to, że on pisze te listy z Rzymu. Pierwszy list apostoła Piotra wydaje mi się, że jest taki bardziej konkretny, dlatego że mówi o świadectwie, którym on jest świadkiem, on jest nazywa siebie współprezbitrem, tak, ale z tym współprezbitrem i świadkiem życia i śmierci Chrystusa, jego zmartwychwstania. Natomiast współczesna egzegeza wskazuje bardziej na drugi list, który był napisany bardziej przez osobę związaną z apostołem Piotrem, dlatego że list napisany jest dobrą Greką, a Piotr był człowiekiem nie mocno wykształconym, a więc jakaś redakcja tego listu miała miejsce redakcja tego listu. Niemniej jednak te wartości, które tam zostały przekazane, są to wartości absolutnie Piotrowe. I tutaj absolutnie cerkiew ma rację, mówiąc o tym, że to są listy Piotrowe. Zmierzając ku końcowi naszej rozmowy, ja pragnę jeszcze zapytać, a właściwie poprosić o komentarz pewnych słów z jednego z listów apostoła Piotra, ponieważ są to słowa takie bardzo wymowne, tak jak wspomnieliście, może konkretne. Apostoł Piotr pisze: celem życia człowieka jest uczestnictwo w boskiej istocie. Jak obecnie moglibyśmy rozumieć te słowa? Ja myślę, że żyć, to co w późniejszych wiekach teologia prawosławna nazwała i określiła jako obożenie albo przebóstwienie. To jest uczestnictwo może nie tyle w naturze Bożej, boskiej, dlatego że człowiek w boskiej naturze jest nie uczestniczy. Natomiast człowiek uczestniczy w tym, co jest przez Boga posłane. I tutaj możemy mówić o energiach bożych, ale najprościej mi się wydaje, możemy mówić i wziąć za przykład wyrażenia, których użył święty Serafim z Sarowa. Święty Serafim z Sarowa na pytanie jednego z jego
uczniów, można powiedzieć, bo to był człowiek bogaty, który przyjeżdżał do świętego Serafima, który z nim rozmawiał, który zapytał się, bogaty człowiek, który zapytał się, jaki jest cel życia człowieka. I święty Serafim mu odpowiedział, że celem życia człowieka jest zdobywanie Ducha Świętego. A w jaki sposób? Przeciętny człowiek, każdy człowiek, w jaki sposób my możemy to osiągnąć? Nasze życie jest ciągłym zdobywaniem Ducha Świętego, tak jak mówi święty Serafim. A więc jest to życie zgodnie z przykazaniami Bożymi. Może to trochę takie brzmi tak lapidarnie, prawda, życie z przykazaniami, bo my, nam się zdaje, że my żyjemy zgodnie z przykazaniami. Natomiast w bardzo wielu momentach my odstępujemy od tych, od przykazań Bożych. To jest jedna rzecz, życie według przykazań Bożych. Druga rzecz to jest ciągłe pamiętanie o Bogu, które może się wyrażać i modlitwą, prawda, ale też i naszym jak gdyby stanem umysłu. To jest ciągłe pamiętanie o Bogu i myślenie o tym, każdy krok w naszym życiu jest czyniony jak gdyby z rozwagą, mając na myśli Bożą wolę i Bożą obecność. Więc w tym wypadku możemy też mówić o zdobywaniu Ducha Świętego. Natomiast takim bardzo już widocznym jest nasze uczestnictwo i w życiu modlitewnym, w nabożeństwach, w indywidualnej modlitwie albo przede wszystkim, jeśli chodzi o uczestnictwo w świętej Eucharystii. To jest moment, kiedy dochodzi do takiego intymnego spotkania człowieka z Bogiem i właściwe przeżywanie tego aktu liturgicznego, aktu eucharystycznego powoduje to, że człowiek zbliża się do Boga, że Bóg zamieszkuje w naszym sercu, że Bóg będąc w naszym sercu, można powiedzieć, i kieruje naszym życiem. My zabiegamy o to kierownictwo Boże w naszym życiu, ale poprzez te duchowe akty i modlitwę, nabożeństwo cerkiewne, szczególnie jeśli chodzi o Eucharystię, powoduje to, że nasze życie staje się rzeczywiście życiem Bożym i w tym wypadku, prawda, absolutnie ono jest zgodne z tym, co mówi apostoł Piotr, prawda, uczestnictwem w istocie Bożej, uczestnictwem w boskiej energii. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym słuchaczom przypomnę, że gościem Radia Ortodoksja był ksiądz dr Andrzej Kuźma, wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Sława Jezusu Chrystu. Sława na wieki. Radio Ortodoksja.